Dzień dobry. Jan Piński. Dzisiaj Państwu opowiem o aferze gangu przebierających z 2017 i 2018 roku. Otóż, w państwie PiS, w którym próbują nas się przekonać, że rządzą nami sami prawi i sprawiedliwi i uczciwi obywatele, ja, będąc redaktorem naczelnym Gazety Finansowej, wiosną 2017 roku dowiedziałem się, że jeden z moich dziennikarzy jest właśnie tutaj werbowany przez człowieka, który podaje się za funkcjonariusza. Wysokiej rangi, bo pułkownika służby kontrwywiadu wojskowego. Po rozmowie z wydawcą Gazety Finansowej, panem Piotrem Bachurskim, zdecydowaliśmy się, że dziennikarz będzie się spotykał i nagrywał spotkania, żeby dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi. No i oczywiście docelowo poinformujemy o aferze organy ścigania i też opublikujemy z tego materiał. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy na początku czerwca, 13 czerwca 2017 roku doszło do spotkania? z tymże oficerem, który, oso osobą podającą się za oficera SKW, która płynnie e, przechodząc ze słynnej restauracji e, Pędzący Królik, e, wzięła dziennikarza, jak to się mówi kolokwialnie, za łeb i zaprowadziła go do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. E, w gabinecie owego, gł Głównego Inspektora Farmaceutycznego był sam Główny Inspektor, e, dzisiaj pan N, dlatego że Zarzuty karne obcięły mu nazwisko, a także pracownicy i jeden wysokiej rangi funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wówczas bodajże na wypowiedzeniu. Podczas tego, tego spotkania mówiono rzeczy, które się, od których normalnym ludziom włosy stają dęba. Otóż ów oficer, w cudzysłowie cały czas tutaj zaznaczam, opowiadał o tym, że trzeba będzie jakiegoś tam wiceprezesa firmy farmaceutycznej aresztować ludźmi CBA i albo się go, uwaga, do lasu wywiezie, albo się go też e, zamknie się go w, na dołku, żeby, żeby zmiękł. A potem się będzie z nim gadać. Rozmowa była tego typu klimatem, że pasowała do jakichś tandetnych filmów gangsterskich, a nie do gabinetu ministra. Ja tą rozmowę otrzymałem oczywiście tego samego dnia od dziennikarza. Skontaktowałem się z wówczas współpracującym z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, moim przyjacielem Tomkiem Szwajgierta. Przekazałem mu nagranie, przekazując również okoliczności całej sprawy, żeby przekazał służbom, że jest ktoś, kto albo jest funkcjonariuszem i powinien szybko przestać nim być i znaleźć się w więzieniu. Albo też jest osobą podającą się za funkcjonariusza i tym samym jeszcze szybciej powinien trafić do więzienia. Otóż, mimo tego, że to zostało przekazane, nie działo się nic. W lipcu 2017 roku na łamach Gazety Finansowej, na początku w internecie, a później już w papierze, ujawniliśmy fragmenty nagrań, których dokonaliśmy, a także, no, to oczywiście, te wszystkie słowa, które wypowiadał ów funkcjonariusz. Bo funkcjonariusz. Zadaliśmy pytania wówczas Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi za pośrednictwem rzecznika Stanisława Żaryna. Wysłaliśmy pytania do służby kondrowiadu wojskowego. No i drodzy Państwo, wszystko się ukazało, ale nie było żadnej reakcji. Po prostu. Mów temat został brutalnie mówiąc przemilczany. Gdzieś w granicach. Września 2017 roku pojawił się u mnie pan, pewien przedsiębiorca, pan Krzysztof P. Powiedział: "Znałem go wcześniej, był osobą, która próbowała mnie zainteresować pewnymi materiałami z, ze swojej działalności, ze swoimi kłopotami z różnymi państwowymi instytucjami". W tym wypadku powiedział, że on przesłuchał materiał i on rozpoznaje tych ludzi i powiedział, że dla niego są to jemu też się przedstawiali jako funkcjonariusze i on z ich polecenia zatrudnił innych funkcjonariuszy, którzy pracują u niego na etatach mają jakieś tam umowy. No ja po konsultacji z Tomkiem Szwegiertem, zwróciłem mu uwagę, że są dwie możliwości. Albo ci panowie są funkcjonariuszami, a on, zatrudniając za pieniądze wskazane przez nich osoby, które załatwiały jego sprawy, no wręcza im korzyść majątkową, albo wariant drugi, są to przebierańcy, a on po prostu, czyli gangsterzy jacyś. A on po prostu płaci oszustom za załatwianie swoich spraw, nie wiadomo co gorsze. Doradziliśmy mu skontaktowanie się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. I dopiero, proszę Państwa, dopiero od tego momentu, od października 2017 roku, kiedy pan Krzysztof P. złożył swoje zawiadomienie na ludzi, którzy przyszli do niego, dopiero od tego momentu ruszyła sprawa gangu przebierańców. Na początku 2018 roku, bo to był 23 stycznia 2018 roku, dokonano zatrzymania członków gangu przebierańców. Z niewiadomych przyczyn jednak, razem z gangiem przebierańców zatrzymano właśnie Tomka Szwajgierta, przedstawiając go właśnie jako osobę związaną z mediami, które ja wydaję, zupełnie pomijając fakt, iż był znanym i cenionym współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o czym wszyscy wiedzieli, Próbowano na siłę zrobić z niego przebierańca w mediach. Królował przy tym właśnie były e, podopieczne Tomka, Piotr Nisztor i media z nim związane. Piotr Nisztor, jak wiadomo, ma pas transmisyjny z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Tomek żadnych zarzutów w aferze przebierańców oczywiście nie dostał. 30 dni po zatrzymaniu jego sprawa została wyodrębniona do osobnego wątku. Pozostaje pytanie która dzisiaj zadaję publicznie. Dlaczego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, dysponując od czerwca, a później od lipca to już były to dowody umieszczone w domenie publicznej, no bo oczywiście panowie Wąsik i Kamiński mogą twierdzić, że jakiś tam funkcjonariusz CBA zlekceważył nagranie dostarczone przez Tomka Schweigerta z siedziby głównego inspektora farmaceutycznego i że dlatego nie podjęto działań. Ale od lipca 2017 roku to nagranie było już w sieci. Ale co więcej, drodzy Państwo, w sieci było to nagranie od lipca 2017 roku, a zdemisjonowano głównego inspektora farmaceutycznego dopiero gdzieś w maju 2018. Czyli mamy sytuację taką, w której człowiek, bo główny inspektor farmaceutyczny jest to funkcja w randze ministra, prowadzi jakieś skandaliczne rozmowy w siedzibie instytucji państwowej. Rozmowy, których sama treść, gdyby potraktować je poważnie, powinna być powodem do podstawienia szeregu zarzutów. No bo spiskowanie w celu tam pozbawienia wolności, zastraszania jakiegoś tam przedsiębiorcy, którego nazwisko pada na taśmie. Nic takiego się nie działo. Pan N. został zatrzymany dopiero we wrześniu 2020 roku, czyli 2,5 roku po całej sprawie, kiedy już nie był głównym inspektorem farmaceutycznym. Przy okazji tej sprawy. Pojawiła się też informacja, że zabezpieczono u niego e, materiały pedofilskie. Jest to w ogóle dosyć śmieszna sprawa i pokazująca jakiś kontekst służb. No bo o tym, że służby prowadzą śledztwo w gangu przebierańców, pan N wiedział z mediów od bardzo dawna, dlaczego się nie przygotował na jakiś nalot, kto go chronił, dlaczego nie, stano, nie stracił stanowiska od razu w lipcu 2020 roku, dlaczego Mariusz Kamiński. I Maciej Wąsik, szefowie służb, nie zareagowali na publikację gazety finansowej. To są pytania, które ja postawiłem w grudniu 2018 roku prokuratorowi Zbigniewowi Pustelnikowi prowadzącemu śledztwo w tej sprawie. Po przesłuchaniu mnie, po tym jak zwróciłem uwagę pana prokuratora Pustelnika, no, że całe postępowanie jest bardzo dziwne, mówię, bo ja zeznaję w grudniu 2018 roku. Taśmy zostały nagrane w czerwcu 2018. 17 i lipcu 2017 zostało ujawnione, a prokuratora prowadząca śledztwo w sprawie gangu przebierańców nawet nie wystąpiła do mnie i do redakcji o przekazanie dowodów w tej sprawie. Gang Przebierańców, na bazie tego wszystkiego, co powiedziałem, można postawić hipotezę graniczącą z pewnością, że gang przebierańców cieszył się ochroną obecnych służb. Jakie rzeczy wykonywał gang przebierańców dla PiSu? Dlaczego. W lipcu 2017 roku nie podjęto działań żadnych, nie rozpoczęto śledztwa zmierzającego do likwidacji gangu przebierańców. To są pytania, na które w przyszłym parlamencie powinna odpowiedzieć komisja Śledcza. Być może nie będzie potrzebna komisja śledcza. Być może wystarczy uczciwy i rzetelny prokurator, który zada te pytania, które ja zadałem dzisiaj. Panu Maciejowi Wąsikowi i panu Mariuszowi Kamińskiemu. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, w grudniu 2018 roku panu prokuratorowi Pustelnikowi wydaje mi się, że w tej sprawie powinien prowadzić śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązku i przekroczenia uprawnień przez obu tych panów.